Cześć! Sądząc po moich filmach, możecie odnieść wrażenie, że posiadam tylko jedną bluzę. Mam dwie. Chciałam wyjaśnić tę sprawę od razu, bo teraz przechodzę do tego, że nie mam ani grama makijażu, no i nie chcę, żeby wyszło na to, że mam was gdzieś i się dla was nie szykuję, nie maluję i nie ubieram i w ogóle. Jesień, darujcie! Okej, makijażu nie mam dlatego, że planuję jeszcze dzisiaj nagrać jeden film makijażowy. Makijaż ten będę z kolei nagrywać na mój nowy kanał. Link macie w opisie tego filmu i na końcu tego filmu będzie również opcja, żeby tam przejść. Ale dziś mam dla was film. Super film. Mogłam rysować syrenki w czerwcu, więc będę rysować Inktober w listopadzie. Kocie, przestań! Przestań mi tutaj rozrzucać rzeczy! Proszę, ja teraz nagrywam! Zobaczcie, Inktober 31, temat to maska i będzie to rysunek Dartha Vadera ze Star Wars. Zbliża się następna część Star Wars, będzie w kinach w grudniu bodajże i z Krzysztofem idziemy na premierę. Chciałabym wam też polecić zarąbisty film pewnej rysującej youtuberki, która na razie ma bardzo mało filmów, ale świetnie maluje i ostatnio trafiłam na jej kanał, kiedy właśnie prosiłam was o przesyłanie swoich kanałów w komentarzach, więc zajrzyjcie do Basi koniecznie, link macie na dole w opisie tego filmu. I na koniec mojego filmu będzie właśnie karta do filmu, w którym ona maluje swój obraz ze Star Wars, więc zapraszam, bo jest na co popatrzeć. Dziś użyłam trzech produktów, dwa z nich są od Kuretake i to są brush peny. One mają różne końcówki, dokładnie mogliście je zobaczyć w wstępie do wyzwania Inktober, który to wstęp pojawił się na tym kanale. Tutaj mam biel kryjącą od Molotov i tymi właśnie przyborami narysujemy dzisiaj Dartha Vadera. Wiedziałam, że tak będzie. Wiedziałam, że tak będzie z tym Inktoberem. Ja nie umiem w takie rzeczy. Ja jestem taka niekonsekwentna, jeśli chodzi o takie rysowanie codziennie. Whole Year Challenge, czy syrenki, czy teraz Inktober. Nie potrafię robić tego codziennie, konsekwentnie. Wydaje mi się, że w największej mierze dlatego, że kiedy coś zaczyna mi sprawiać nie tyle trudność, co przestaje... O, inaczej, przestaje mi sprawiać tyle przyjemności, ile sprawiało na początku. Pewnie głównie dlatego, że temat jest gdzieś tam narzucony, to po prostu tracę tym zainteresowanie. I nawet jeżeli idzie mi dobrze, to staram się unikać takich rzeczy, które wywołują we mnie tego typu emocje. I Inktober właśnie w ten sposób mi się znudził. Gdzieś tam poczułam, że robię coś na siłę i już postanowiłam to odrzucić. Wolałam się zająć filmami na główny kanał, które chciałam zrobić i myślę, że to dobrze, bo pojawiło się ich bardzo dużo. A wyzwanie właściwie mogę sobie dokończyć, kiedy mi się będzie podobało i zamierzam to zrobić, tylko bez takiego parcia właśnie na to, że muszę to rysować codziennie. Szkic Vadera wykonałam ołówkiem, potem go lekko przetarłam gumką chlebową, żeby ten kontur był taki jaśniutki. To jest mój sposób właśnie na to, żeby malować akwarelami, żeby no tusz akurat dość dobrze przykrywa ołówek. Ale żeby właśnie tego grafitu zostało jak najmniej, to jest taka moja metoda, żeby wygumkować po prostu te ciemne kontury, bo ja też zawsze ze szkicem troszeczkę przesadzę, chociaż używam nie bardzo miękkiego ołówka do szkicu. W ogóle polecam twarde ołówki właśnie do szkiców, żeby ten szkic był jaśniutki, a żeby nie trzeba było tego później wymazywać. Ale jeśli zrobicie już właśnie za ciemny, to jest taka moja metoda na zbyt ciemny szkic. Użyłam tutaj też trochę innej techniki niż zazwyczaj, a to z kolei wymusiły na mnie jakby akcesoria, których używałam, czyli brush peny od Kuretake. Te brush peny mają w ogóle różne końcówki, więc jak sobie chcecie zobaczyć, jak się nimi rysuję, to zapraszam do filmu, gdzie omawiałam wszystkie przybory, które zakupiłam do wyzwania Inktober, więc no, jak chcecie sobie zobaczyć to dokładnie, to tam. Tutaj mogę dać gdzieś kartę do tego filmu, żeby wam było szybciej. No i tak, jeżeli chodzi o technikę, to tym razem robiłam wszystko jakby od jednego rogu do drugiego, przynajmniej starałam się tak zrobić, żeby od razu uzyskać zamierzony efekt. Czyli nie robiłam warstw, tak jak zazwyczaj robię z markerami, czy z akwarelami, czy farbami akrylowymi chyba też. Właściwie chyba wszystkim tak rysuję i maluję, że robię właśnie warstwy, czyli robię podmalunek i ostatnia warstwa to jest wtedy detal. A tutaj właśnie tymi brush penami zrobiłam inaczej, czyli zaczęłam rysować tak, żeby te elementy, które już zarysowałam, były już skończone. Jednakowoż nie jest najgorzej, ja jestem całkiem zadowolona z efektu. Także gobliny moje, zapraszam jakoś w grudniu do kin na Star Wars Ostatni Jedi, a teraz możecie zobaczyć skończonego Dartha Vadera. Ej, no weź, przytul się.
Nie odpychaj mnie, nie odrzucaj mojej miłości. Napiszcie mi w komentarzach, czy braliście udział w Inktoberze, jak wam poszło, kocie, przestań się wyrywać, no dobra, idź, pójdź sobie już. Napiszcie mi też w komentarzach, czy wybieracie się do kina na Star Wars Ostatni Jedi. Tutaj możecie zasubskrybować ten kanał, tutaj jest mój drugi kanał Sketchbook, gdzie pojawiają się szkice i wyzwanie Inktober. Tutaj jest trzeci kanał Agency, vlogowo, kosmetyczno, growy i tak dalej. A tu jest film Basi, do którego serdecznie zapraszam, która z kolei też namalowała obraz związany ze Star Wars. My widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia, gobliny. Pa!